Nazywam się Żbik, a na imię mam. nie nieważne. Razem z moim ukochanym przełożonym pułkownikiem żelaznym otrzymaliśmy zaproszenie od naszych kolegów z policji miasta Los Angeles. Pułkownik żelazny próbował monitorować, bo jak powiedział, z efektem ubocznym przejścia małpy w Neandertalczyka lecieć nie będzie. Kapral klucha wytłumaczył mi, że to chodziło o mnie. Być może ma rację, ale ja i tak jak psu mu nie wierzę notabene klucha ugryzmie kiedyś w kostkę monit pułkownika nie odniósł jednak skutku komendant policji z los angeles stwierdził kategorycznie że musi zobaczyć na własne oczy tego człowieka który popsuł im robokopa chodziło mu o mnie aż pokraśniałem na twarzy z podniecenia oparłem się dłońmi o blat biurka mojego ukochanego przełożonego pułkownik też pokraśniał ale to chyba z innego powodu Nieopatrznie moja lewa dłoń padła na śrzywacz, przy którym akurat manipulował pułkownik żelazny. Dopiero dzięki pomocy kaprala Kluchy i jego śrubokręta udało się oderwać pułkownika od ceraty pokrywającej jego biurko. W samolocie siedzieliśmy daleko od siebie, bo na moją propozycję przysiąścia się pułkownik żelazny zareagował bardzo gwałtownie i wylał gorący krupnik z plastikowego pojemnika na głowę siedzącego przed nim znanego biznesmena Edgara Nabiała z Kaligasów Małych. Nabiał się wkurzył i pułkownika zabrano do drugiej klasy. A poza tym nie dostał już dolewki krupniku. Już na lotnisku w Los Angeles poszedłem poszukać mojego ukochanego przełożonego. Ale chyba się sam zgubiłem, bo nagle znalazłem się w jakimś ciemnym pomieszczeniu ze stertami walizek, waliz i pakunków wszelakich. Chcąc wyjść nieopatrznie otworzyłem jakieś metalowe drzwi, skąd posypało się na mnie mnóstwo żelastwa. Jeden z takich metalowych elementów walnął mnie w głowę i nawet moja galowa czapka nie zamortyzowała uderzenia. Razem z całym tym żelastwem zacząłem się zsuwać w stronę jakiegoś otworu. Tak więc wpadłem do środka razem z moją teczką służbową, termosem i paczką prezerwatyw w produkcji koreańskiej, które wziąłem w celach wymiany bezdewizowej. Jak się później okazało, te wszystkie metalowe przedmioty były częściami do nowego amerykańskiego satelity telekomunikacyjnego Big Mac Pluto 7. U nas żaden z plutonowych nie dostał nigdy takiego wyróżnienia, aby jego imieniem nazywać satelitę, a nawet skwerek na osiedlu. No więc lecę sobie w przestrzeni kosmicznej przyspawany klamrą paska od spodniej do lewego statecznika satelity. Przede mną przyspawany jest mój termos, a po jego prawej stronie powiewa, a raczej lewituje moja teczka aktówka z kanapkami z chlebem. Lecę sobie i myślę, na jak długo człowiek może wstrzymać powietrze w płucach. Ale nie wiem. Nazywam się Żbik. A na imię mam Kapitan.